witajcie w kolejnym odcinku z serii pytań i odpowiedzi. Dzisiaj odpowiemy sobie na kolejne pytanie. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim, którzy zadają pytania i są ciekawi odpowiedzi. Zawsze to robię, że dziękuję, także teraz też. I dzisiaj poruszymy kwestię opóźnień i konsekwencji z tym związanych. Czy w ogóle są takie konsekwencje za autobus spóźniony? Czy kierowca autobusu jest rozliczany inaczej, jeśli jest spóźniony, jeśli w większości kursów ma opóźnienie, czy ma po premii tak zwanej, czy też nie? Zacznijmy od tego, jak przewoźnicy, bo my jako kierowcy pracujemy dla przewoźnika, i jak przewoźnicy są rozliczani z obsługi danej linii. Płatność wygląda w ten sposób, że jest to rozliczenie za wozokilometry, czyli tam w ogóle nie ma uwzględnienia, czy autobus wykonał kurs planowo, czy też nie. Po prostu musi być wykonany kurs. Co ważne, kierowca, który rozpoczyna kurs, musi odjechać punktualnie. A jeśli nie odjedzie punktualnie, to musi zgłosić powód, dlaczego nie odjechał punktualnie. I to jest właściwie jedyna styczność z punktualnością na początku, kiedy mamy dużo czasu na pętli, mamy przerwę i po przerwie odjeżdżamy według rozkładu. Wtedy musimy uważać na tą punktualność. Jak już odjedziemy punktualnie na trasie, jeśli zdarzy się opóźnienie, a zazwyczaj się zdarza, jeśli są korki, jeśli jest sprzedaż biletów, jeśli jest duży ruch, wtedy jedziemy wolniej, a rozkład jazdy wydaje mi się, że zakłada jazdę bez korków w umiarkowanym ruchu, także jeśli jest ten ruch bardziej wzmożony, no to wtedy mamy opóźnienie. Różne są sytuacje na drodze, nie będę tutaj wymieniał jakie, po co, dlaczego. Chcę tylko o tym powiedzieć, że to nie ma wpływu na to, czy kierowca będzie punktualnie, bo to są rzeczy niezależne od kierowcy, korki, sprzedaż biletów, nie wiadomo, nie przewidzimy, ile będzie osób. I kierowca nie jest z tego rozliczany, nie jest rozliczany inaczej. Po prostu my jako kierowcy mamy stałą stawkę godzinową i za to jesteśmy rozliczani. Jeśli mamy przerwę planową w grafiku, no to wtedy z góry jest uwzględniona inna stawka godzinowa. Za czas przerywany jest bodajże chyba 60% płatności stawki normalnej. Także to jest już z góry ustalone, to nie wynika z opóźnień. I teraz poruszymy sobie taką kwestię, co by było, gdyby kierowca był rozliczany inaczej. Byłoby to bardzo niesprawiedliwe, bo na jednej linii byłoby 20 minut opóźnienia, na drugiej by było 10, a na trzeciej by było nic. I teraz byłoby to niesprawiedliwe, bo kierowca, ten trzeci by był normalnie rozliczany, ten drugi jeszcze mniej by premii dostał, a ten trzeci w ogóle by nie dostał premii. No i byłoby strasznie niesprawiedliwie. Dlatego wydaje mi się, że to jest w miarę rozsądne, że nie patrzy się aż tak bardzo na czas. Kolejna rzecz to powodowanie presji. Presji, która według mnie nie jest potrzebna, bo jak można być rozliczanym z czegoś, na co nie ma się wpływu realnego i w ogóle. No nie, kierowca nie ma wpływu na to. My jako kierowcy możemy dbać o to, żeby punktualnie wyjechać, o nic więcej, i żeby zaliczać przystanki tak, jak się należy. To też jest ważne, bo presja powodowałaby, żeby kierowca po prostu przyspieszał, a to powodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa pasażerów. A to nie o to chodzi. Pasażer musi się czuć w autobusie bezpiecznie. Przewóz pasażerów musi być według określonych zasad i musi być po prostu bezpieczny. Bezpieczeństwo jest na ważniejszym miejscu niż punktualność. No a w praktyce to wygląda, że niektórzy mają pretensje do nas, kierowców, że to my jeździmy za wolno, a jak jesteśmy o czasie, to jeździmy za szybko. No i po prostu nie da się obu stronom dogodzić w niektórych sytuacjach. Także bardzo dobrze, że nie patrzy się na punktualność. Być może jest to poddawane jakiejś statystyce, która tam określa, czy komunikacja miejska działa punktualnie. Nie wiem, czy są takie statystyki. Jeśli ktoś wie, to proszę dać znać w komentarzu. Chętnie się dowiem. I tyle. I to by było tyle, jeśli
chodzi o odpowiedź na to pytanie. Jeśli masz kolejne pytanie, śmiało zadaj je w komentarzu, a ja na nie odpowiem. I do zobaczenia do kolejnego odcinka.